Ty chcesz na tych nartach biec? Ja się ośmiałem, ale dobiegłem. A młody pijesz alkohol, a nogi golisz? Gole! Piję, no jak mam smak, to piję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Szczepanik. Urodziłem się w Kazimierzu Wielkiej w 1952 roku na południu województwa świętokrzyskiego. Od młodych lat moją pasją był sport. Biegałem, pływałem, jeździłem na rowerze. Młode chłopaki uganialiśmy się za piłką i ta pasja została, jak się okazało, na długie lata. Jak się zaczęła moja przygoda ze sportem? No tak jak wspomniałem wcześniej, cały czas lubiłem biegać, lubiłem sport. Dla mnie dzień bez sportu to był stracony. I tak się zaczęło kolarstwo, bieganie, pływanie. A że w tym kierunku też miałem predyspozycję, bo wytrzymałość, szczególnie wytrzymałość, to jest moim atutem, więc pasja została. Już od młodych lat, uczęszczając do szkoły podstawowej, sport mnie pasjonował, a dowodem tego były zawody, w których uczestniczyłem, reprezentując szkołę podstawową. Po ukończeniu szkoły podstawowej ukończyłem szkołę zawodową i co? To były lata 70., gdzie budowało się FSM Bielsko i tam powstawało dużo wiele zakładów, nowych zakładów, do których potrzeba było pracowników. I w 1970 roku wyjechałem do Skoczowa, tam do Kuźni. To była filia zakładu FSM w Bielsku. A wiadomo, okolice Beskidu, Bielsko, Żywiec, Szczyr, Skoczów, to jest mekka kolarstwa, narciarstwa i tam, jakbym to mógł powiedzieć, zaraziłem się, zaszczepiłem się, tylko poznałem smak narciarstwa. Zjeżdżają szantory, spalenicy. Po przyjeździe do Kazimierzy, pamiętam, u znajomej sprzedawczyni w sklepie sportowym, a wiadomo, zamówiłem sobie narty, bo wiadomo było, że w lata 70. to nie było możliwości kupienia, nie było tego sprzętu. Ale znajoma zostawiła mi dwie pary nart Polsportów, pamiętam, z wiązaniami Beta. I to są narty zjazdowe i jedną parę gorców, to są narty biegowe, jesionowe, pamiętam, bardzo fajne. I tam zacząłem właśnie tą przygodę z nartami. Co się okazało? Jak się okazało, zostało to też mi na dłużej, bo już w latach 2000, jak już byłem już dorosły, wystartowałem w biegu Piastu, 7 razy wystawałem w biegu Piastu w Jakuszycach, nawet biegłem z Justyną Kowalczyk, a na jednym z biegów zająłem trzecie miejsce. Przygoda z nartami została mi już najdłużej. W latach 2000 wystartowałem 7 razy. 7 razy uczestniczyłem w biegu Piastu na Polanie Jakuszyckiej.
na najdłuższym dystansie 50 km, nawet na jednym z etapów byłem trzeci. Pamiętam, jak na tych jesionowych nartach zobaczył mnie kolega z kolarstwa, popatrzył na te narty, a to były narty, z wiązaniami takimi, z bolczykami, to były stare narty. I powiedział mi w ten sposób: ty chcesz na tych nartach biec? Ja się ośmiałem, ale dobiegłem. No. Potem było tych startów jeszcze, ale już na nartach takich bardziej profesjonalnych. Na pewno było lżej, bo na tamtych podbiegi to były bez problemu, bo to wiadomo, narta szeroka, trzymał śnieg, ale na zjazdach to chłopaki przemykali koło mnie, a ja musiałem pchać z góry, bo te po prostu zagłębiały się w tory. Miałem też przygodę z nartami zjazdowymi. W zakładowych zawodach uczestniczyłem, na Czantorii, na Palenicy. I w tym czasie, w latach, w latach 70., tak jak ja wtedy, co kupiłem narty, kupiłem też od znajomego kolegi rower kolarski na ówczesne czasy. To był bardzo dobry faworyt czeski. Czeski faworyt. No i tam po tych górkach, okolica Wisły, Szczyrku, Żywca, tam jeździliśmy z chłopakami. Po prostu no to była nasza pasja po prostu. Była grupa chłopaków do roweru, do nart i tak dalej. Po przyjeździe do Kazimierzy pasja została. Cały czas się ruszałem. Mam na myśli bieganie, pływanie. Przyszedł rok 2000. Pewnego razu jechałem w Małej Kazimierzy na swoim rowerze. Zobaczyłem grupkę kolarzy na rowerach takich trekkingowych w tym czasie. Co się okazało? Prezes firmy rolnej Zbyszek Frączek, który miał przygodę z kolarstwem w latach 80. w SKLC w Kielcach, zmówił sobie kilku chłopaków, no i zaczęli kręcić tam po okolicach. Jak ja to zauważyłem, bo tak do tej pory to zawsze raczej sam, no to mówię: a czy mogę się do was przyłączyć? No to mówię: dlaczego nie? Na zwykłym rowerze jakoś tam już siła była i dorównywałem im. Potem sobie chłopaki zmienili te rowery na kolarskie. No to ja, nie chcąc być gorszym, też kupiłem sobie w Decathlonie, pamiętam, rower też kolarski. No i tak się zaczęła zabawa z grupą chłopaków z Rolmetu. Zaczęliśmy jeździć najpierw na lokalne zawody Chrobesz, Solec, Kazimierza Wielka, gdzie prezes organizował zawody Busko-Zdrój, Janów, i tam już takie były pierwsze starty, które raczej takie półprofesjonalne już w tym czasie. Oczywiście że byłem taki, jakby to powiedzieć, włóczyki, mogę tak powiedzieć,
no, włóczyki, nie usiedziałem każdy weekend, to ja gdzieś tam wyjeżdżałem. Ale oczywiście z rowerem, pod namiot, z przyczepą. I pewnego razu, będąc w Krościenku, spotkałem grupę kolarzy, co się okazało, z Ochotnicy Górnej, okolice tam Krościenka. I jadąc na rowerze, spytałem, czy mogę z wami pokręcić. Jak najbardziej. Umówiliśmy się na drugi dzień. No i od słowa do słowa, co się okazało, tam już była grupa zorganizowana, gdzie startowali na zawodach takich masterskich. To byli kolarze, którzy już mieli do czynienia ze sportem wyczynowym. To byli kadrowicze niejednokrotnie wyścigu pokoju, którzy powiedzmy nie załapali się do tej pierwszej grupy, ale będąc w Brobizowajkach w latach 70. oni już wyjeżdżali za granicę i ścigali się w klubach francuskich, niemieckich za pieniądze. Ale że pasja została, będąc już starszym, no to między sobą też się organizowali. No i na takich wyścigach, na wielu takich wyścigach zacząłem z nimi startować. Wtedy się dowiedziałem już, że jest taka grupa kolarzy, byłych kolarzy i w młodym i w starszym wieku grupa mastersów. Pamiętam, wyróżniając się powiedzmy tutaj w Kazimierzu, prezes mówi, a może byś pojechał gdzieś tam na jakieś zawody. Oczywiście mi sfinansował to wszystko i nie wiem, czy może widział potencjał we mnie albo coś w tym rodzaju, a może to pasja taka, która mu, no, pozwoliła, że umożliwił mi po prostu te wyjazdy. Zapisałem się do tej grupy mastersów. Pierwsze to były już wyścigi po całej Polsce. Wiadomo, początkowo ja nie jestem zawodnikiem technicznym, tam by powiedział, ale mam siłę i wytrzymałość. I pamiętam na tych pierwszych startach koledzy, byli kolarze, byli reprezentanci Polski, w moim wieku młodsi bardzo często mnie wykorzystywali, bo widzieli we mnie, że ja mam siłę, potencjał, ale nie znam taktyki jeszcze i nie mam techniki. Czasami jakieś ucieczki albo to byli, to pamiętam taki Kazio Korcala z Krakowa, no to słynny kolarz. Była ucieczka, młody do mnie, mimo wszystko, że on tam miał 2 lata tylko więcej ode mnie, ale do mnie młody, no czego nie gonisz? Mnie podpuszczali tak, a ja goniłem. A potem przechodziła meta końcówki i zostawałem w tyle, a oni mnie wyprzedzali. A więc tak jak wspomniałem, koledzy wykorzystywali mnie przez to, że nie miałem bardzo techniki, nie miałem doświadczenia i mimo wszystko, że napracowałem się na trasie, to na mecie było troszeczkę kiepsko, bo już nie było siły, a oni wygrywali. Ale dobrze, dobrze, to było z perspektywy czasu to było dobre, dlatego że przez to, że ja w ten sposób robiłem, to tak się męczyłem, później były efekty, jak zdobyłem doświadczenie już. I wtedy zaczęły się pierwsze moje zawody, zacząłem wygrywać. Nie na wszystkich oczywiście, ale to było wielkie doświadczenie i pamiętam, jak ten Kaziu, który wcześniej mówił mi młody goń, to próbował sobie jeszcze żarty robić ze mnie, ale mówi, a młody pijesz alkohol,
A nogi golisz? Gole! Piję. No jak mam smak, to piję. I tyle. Ale on już czuł, że jeszcze troszeczkę już przestanie sobie żartować ze mną. Co się okazało, ale to powiem później, że miał rację. Po kilkunastu latach startu w Mastersach, aha, jeszcze muszę powiedzieć, że poprzez te starty w Mastersach, w którymś roku, już nie pamiętam którym, ale nie były to starty bezowocne, bo w jednym roku zdobyłem, bo to były klasyfikacje górskie, rajdy rowerowe, to były takie kilka klasyfikacji i w jednym roku to zdobyłem 4 mistrzostwa polskie właśnie w tych klasyfikacjach i jedno wicemistrzostwo Polski w jeździe parami, to było w Bytowie na Pomorzu. Nie wiem, jak się to dokładnie stało, w każdym bądź razie troszeczkę te wyjazdy były męczące, bo to były wyjazdy masterskie po całej Polsce. Północ, południe, po prostu męczące, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że ja pracowałem jeszcze. Dowiedziałem się, że tutaj okolice południe Polski przeważnie jest grupa z Bytomia, gdzie organizują rad maratony. To były ciężkie wyścigi po 150, 180 km i czasówki po 50 km, gdzie, tak jak powiedziałem, ja miałem wytrzymałość, w górach byłem mocny. No i po kilku latach startu w Mastersach przeszedłem do rad maratonów. Bardzo ciężkie wyścigi. Co się okazało? Ja się bardzo sprawdziłem w tych wyścigach. Prawdę mówiąc, to na początku też nie zawsze się wygrywałem, ale potem już jak przyjechałem na zawody, to w mojej kategorii to tam nie było mocnego. No. Ale przez to poznawało się też wielu ludzi, różne charakterki, bo jedni zazdrościli, że jak przyjechał Szczepanik, to już kurczę wiadomo, kto wygra i tak dalej. No, ale też poznawało się wielu kolegów. Pamiętam na jednym z wyścigów czasówkowym, na czasówce, kolega, z którym zawsze ja wygrywałem. I pamiętam tą czasówkę, nie wiem gdzie to było, ale to było chyba w Rabce czy gdzieś tego. I mój kolega Józef Bułka, taki z Rajczy, wygrał raz ze mną czasówkę o 7 sekund. To wyobraźcie sobie, ja się bardziej cieszyłem od niego. Że on wygrał w końcu, to trzeba przeżyć, to trzeba czuć, to trzeba to kolarstwo i docenić to. Do tej pory bardzo się lubimy, odwiedzamy się wzajemnie, wymieniamy telefony, no, po prostu jestem przyjaciółmi. Ale tak, tam pamiętam chyba Pętlę Beskidzką 3 razy pod rząd wygrałem. Długie dystanse, 160, 180, bo w zależności, które poprowadzała. No, góry to były moje. Do czego, ale chciałbym zakończyć, bo to rad maraton trwał też kilka po Polsce, Czechach, Słowacji. No, bardzo fajne wyścigi. Bardzo fajne nagrody. To nie to, co teraz, to tam piękne puchary. Stroje kolarskie, stroje trekkingowe takie, no piękne nagrody. No. Ale co? W 2000 chyba to było w 12 czy 13 roku. Tak jak wspomniałem, to były bardzo ciężkie wyścigi po tych
krętych górkach, wąskich drogach, górach, bardzo niebezpieczne. I pamiętam, przyszedł jeden rok, w jednym roku, a zaczęło się to w Wilczycach koło Sandomierza, gdzie była ucieczka, ja jechałem na pierwszym miejscu, a za mną jeszcze 5 zawodników i ludzie bili brawo, a ja myślałem, że jest, bo było rozwidlenie dróg, że było skręt w prawo. No i moja wina oczywiście, kolega, który ja skręciłem prawo, on najechał na mnie, fiknąłem, poobdzierałem się, jakoś do mety dojechałem. I to był pierwszy taki upadek i to był sygnał, że może wystarczy już tego ścigania takiego niebezpiecznego, tak jak bym powiedział, bo to góry, zjazdy, podjazdy, no ostre, ślisko i tak dalej, jak w górach, duże szybkości. To był pierwszy ten wypadek i co? Zdarzyły mi się 3 wypadki co tydzień. Na następnym tygodniu było ściganie w Ustroniu, Ustroń-Równica. I też samochód stał na poboczu, przede mną jechał jeden, czy on nie zauważył tego samochodu, czy coś, w każdym razie liznął mi koło, ja liznąłem jego koło, bo on odbił w ostatniej chwili. Na bruku poobdzierałem się, ale i tak jeszcze do mety dojechałem, jeszcze kategorię wygrałem. A trzeci wypadek, znowu na następny tydzień, był po Górze Mroznożskim. Podjazd, mocny, ostry podjazd i zjazd. Boczny wiatr, nierówny asfalt i zjazd na liczniku ponad 70 km. Rower dostał wibracji i fiknąłem, przewróciłem się na bok z tego asfaltu. Dobrze, to była taka skarpa po skosie. Nie było żadnego drzewa. Bo gdyby było drzewo, to przy tej szybkości, to już bym mógł być w innym świecie. Ale co? Skrzywiona kierownica, powypadane bidony, jakieś tam banany porozrzucane, ja poobdzierany, noga poobdzierana. Zebrałem się bez picia, gdzieś tam ktoś mi podał troszeczkę łyk wody, ale to były, pamiętam wtedy, 136 km i to po górach. Dojechałem do mety, pamiętam już 2 było wcześniej z mojej kategorii przede mną, a ja z takim jednym kolegą ścigałem się już na końcówce. Ale i tak, mimo wszystko tego wycieńczenia, jednak jeszcze byłem trzeci. Z mety trzeba było zjechać do Nowego Sącza. I co? Od razu to znaczy tak, na mecie, tam zaopatrzyli mnie, dali mi zaszczyk, obmyli tą ranę, bo byłem poździerany cały, i zjechałem do Centralnego Ośrodka Sportu tam w Nowym Sączu i wyobraźcie sobie, przez pół nie czułem ciała, tak jakby przez pół ciała niedogład i przewróciłem się. Oczywiście prosto stamtąd do szpitala, obserwacja, środki przeciwbólowe, 3 godziny na tej obserwacji, ale co? Równocześnie w road maratonach to startowałem też pod Hale Tour. To były takie 4 etapówki po 50, po 60 km, 40 po górach. Cały czas góra i gaz, i gaz, i gaz. I co, po 3 etapach tam w tej, ale jeszcze wracając do tego, po przeleżeniu w tym szpitalu przez 3 godziny, bo to byłem na obserwacji, podeszła do mnie pielęgniarka i mówi, jak się pan czuje? No, mówię, dobrze się czuję, ale tam ja czułem wszystko. Nie przyznałem się po prostu, bo co, równocześnie z rad maratonami startowałem w takich wyścigach pod Hale Tour
To są cztery etapówki, 50, 60, 40 km po górach, niebezpieczne, wąskie drogi, po prostu niebezpieczne. A tam po trzech etapach miałem 7 minut 50 sekund przewagi nad drugim. Nieprzespana noc, pamiętam, deszcz lał, nie spałem wcale, środki przeciwbólowe i ja głupek, bo inny by tego nie zrobił. Rano stanąłem na mecie, od razu do karetki, żeby mi dali jeszcze środki przeciwbólowe, zastrzyk w tyłek, do ust przeciwbólowe, no i wystartowałem tym. Głowę, nie mogłem ruszyć głową, skręcić głową, to obolały wszystko, no jak po takim wypadku. I co? Nie czułem ból, to znaczy ból czułem, ale dobrze mi się jechało po tym wszystkim. Mimo wszystko, że nie skręciłem głowy, bo to wszystko bolało, dobrze mi się jechało w tym sensie, że nie czułem zmęczenia. Czy to było po tych środkach przeciwbólowych, czy to po czym, ale wyobraźcie sobie, że te 7 minut i 50 sekund straciłem i jeszcze 50 sekund straciłem, także straciłem to, straciłem miejsce na podium, to znaczy nie straciłem miejsce na podium, tylko straciłem to przodownictwo i byłem wtedy, pamiętam, w tym Podhalu drugi. I co? Po przyjeździe do Kazimierzy, ja już pomyślałem sobie, nie, to już kurczę, zbyt niebezpiecznie, co tydzień wypadki, bardzo niebezpieczne, może by coś poszukać bezpieczniejszego. I co? Był taki kolega, Zdzisiu Pilarski, który mnie opisywał w gazetach, przyjaźniliśmy się i nie wiem, czy to on, czy jakoś wspólnie doszliśmy do tego, ty, a może ty byś spróbował w triatlonach, a że biegałem dobrze, pływałem dobrze, na rowerze jeszcze lepiej. A więc pojechałem na pierwszy triatlon. Nie wiem jak to, nie wiem jak wyjechałem. Wiem, że kupiłem sobie piankę i pierwszy triatlon w Białymstoku. I wyobraźcie sobie, pierwszy triatlon ja od razu wygrałem. Oczywiście kategorię wiekową. I tak się zaczęła przygoda z triatlonem, ale to już następnym razem.
Dziękuję bardzo.